Polonorum Imperia, Wielkie Królestwo Lechitów, Cesarstwo, które Cesarstwo Wschodu, które obejmowało większą część Europy. I od której uczyli się inni. To nie my uczymy się od Greków czy Rzymian, to oni od nas, proszę Państwa. To jest wielkie zakłamanie i tu jest wielki międzynarodowy spisek, ażeby Polacy nie dowiedzieli się prawdy o naszej historii. Ale wracając do restytucji monarchii, jeszcze raz przypominam, proszę nie mylić z rekonstrukcją. Pierwszym, według mnie, pierwszym krokiem jest restytucja drugiej RP na bazie, w oparciu o konstytucję nadal obowiązującą od 80 lat, konstytucję 23 kwietnia 1935 roku, którą kilka tygodni przed śmiercią marszałek Piłsudski osobiście podpisywał. I wiemy, że marszałek Piłsudski, jak wyszedł na przystanku Niepodległość, to drogę przez to międzywojnie miał taką, że skończył na przystanku Monarchia. I ta konstytucja, która jest dostępna w internecie, tylko proszę uważać, bo są też dezinformacyjne egzemplarze. Ma 81 artykułów. Na moich filmach chyba dwa umieściłam konstytucję. Zrobiłam taką kompilację muzyczną z obrazem, na której te kilka stron, bo to są 81 artykułów, praktycznie tak doskonały i spójny akt prawny, jakiego nie było i nie ma w Europie. To właśnie na bazie tej naszej konstytucji kwietniowej z 1935 roku wzoruje się konstytucja na przykład Francji i silny prezydent się z niej wywodzi, bo to jest konstytucja tak naprawdę ustanawiająca znowu monarchię w Polsce. Tylko czas, Polska była pod okupacją sowiecką, a teraz pod okupacją międzynarodowego Żyda od 26 lat i Niemców, bo ja to tak widzę, że upadek muru berlińskiego dla Polski był katastrofą, a zjednoczenie Niemiec i przeniesienie, moim zdaniem nielegalne przeniesienie stolicy Niemiec z Bonn do Berlina było tragedią. Zauważcie Państwo, gdzie Berlin leży na mapie Europy. W jakiej bliskości od granicy Polski i co to ma, jakie to dla Polski ma złe znaczenie, bo nic dobrego z tego Berlina dla Polski nie wyszło i nie wyjdzie, bo widzimy, do czego to zmierza. W 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, tak naprawdę masoneria niemiecka i masoneria żydowska natychmiast po podpisaniu traktatu wersalskiego, to był traktat pokojowy, rok po zakończeniu I wojny światowej, te dwie masonerie, w tej chwili już dużo silniejsza jest ta żydowska, przystąpiły do niszczenia Polski i ich cel jest prosty. Zniszczenie, zlikwidowanie państwa polskiego i Polaków. I to się dzieje na naszych oczach, dzień w dzień. Także wygnanie Żydów i kryptożydów, tak zwanych szabas gojów z różnych urzędów wysokich w państwie polskim jest polską racją stanu, a nie żadnym tam antysemityzmem. I czyli pierwszym krokiem byłoby, i trudno będzie to niektórym zrozumieć, ale jednak bardzo proszę o zastanowienie się nad tym. Pierwszym krokiem jest przywrócenie ciągłości z drugą RP.
podpisanie traktatu pokojowego, bo dopiero wtedy, zgodnie z artykułem numer 24 tej konstytucji, będzie można wybrać prezydenta, a tak prezydent, jesteśmy w stanie wojny z Niemcami, bo nie ma traktatu pokojowego i prezydent pochodzi z mianowania. Ukrywany prezydent Juliusz Nowina-Sokolnicki był na urzędzie aż 37 lat jak król, bo zgodnie z tą konstytucją prerogatywy prezydenta RP są większe niż królów tych fasadowych monarchiach w Europie, a jest ich 12, przypomnę. 12 państw w Europie ma monarchię jako ustrój. I odszkodowania od Niemiec, wojenne odszkodowania, które Polsce się należą, w wysokości 1 biliona dolarów amerykańskich, powrót królewca do Polski, tak żeby Polska nie graniczyła z Rosją, bo ta granica z Rosją została ołówkiem Stalina sztucznie postawiona, linia prosto, i tak naprawdę Rosja w tej chwili okupuje ten królewiec i po aneksji Krymu, którego Rosja zgodnie z jej racją stanu dokonała, my apelujemy do prezydenta Rosji Putina i premiera Medwediewa i rosyjskich oficjeli, żeby zastanowili się nad sposobem oddania Polsce bezkrwawo, bo ze Słowianami nie chcemy się bić, królewca wraz z okręgiem, który jest polską ziemią, historycznie polską ziemią.